Pałac Platerów, to co widzę, to przygotowania do rajdu, który za moment wyruszy. Tak, to jest już kolejny rajd, a właściwie rodzinna wycieczka w Dniu Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to już kolejny od kilkunastu już prawie, tak mi się wydaje, musimy policzyć dobrze. Nie odbył się w tym całym cyklu tylko dwa lata temu rajd z powodu obostrzeń, jakie nie mogliśmy wtedy wcale w domu wychodzić w maju. Taki był maj, początek maja. Dobrze, że już powoli to się zaciera w pamięci i miejmy nadzieję, że takie chwile nie wrócą. Mamy coraz więcej uczestników, którzy właśnie rodzinnie, z małymi dziećmi, dzieci na małych rowerach albo na bagażniku, w koszykach u rodziców. Także bardzo się cieszymy, że to się rozwija, że tą aktywną formę spędzania tego dnia tak nam się udaje przeprowadzać. Jaka trasa, jakie atrakcje po drodze? Miejmy nadzieję, że bardzo atrakcji nie będzie oprócz tych piękna przyrody. Były rajdy, były z przygodami, nie wracajmy do tego. Pamięć szybko się zaciera. Tak. A trasa do Gnojna na punkt widokowy i wracamy tutaj do parku naszego na ognisko.